Witam, z tej strony Nightshade, a to jest Winterbells, rozdział 6, podsłuchane. Wchodzicie za 5 minut. Obsada i ekipa umijała się, dokonując ostatnich poprawek. Charakteryzacja była na medal, kostiumy dopasowane, rekwizyty i elementy dekoracji były na miejscach. Okna są zamykane, a menadżer Stan natychmiast zareagował w każdej sytuacji wymagającej jego uwagi. W zasadzie wszystko było gotowe na przedstawienie przed publicznością. No może poza Fluttershy, która schowała się za wieszakiem z kostiumami i za żadne skarby nie chciała wyjść na scenę. Fluttershy, kochanie, obiecuję, że nie będzie tak źle jak myślisz. Ale mówiłaś, że jest więcej widzów niż rok temu, powiedział Pegas, wystawiając nos pomiędzy kostiumu. Może jeden czy dwóch, naprawdę, serio? Powiedziała Pinchby, wysekotując zapnąć w ręki. Na moje oko jest znacznie więcej niż dwóch. Obstawiam, że jest przynajmniej 542 widzów więcej, zwłaszcza jeśli liczyć tych na balkonie, które specjalnie udostępnili. Udostępnili balkon? Pisała Fluttershy. Jasne, jest prawie pełny, dlatego właśnie mówię, że jest przynajmniej 542 widzów więcej. Byłam tak podekscytowana, widząc balkon, dlatego pobiegłam tam i podliczyłam krzesła. Było ich dokładnie 555, ale obstawiam, że jeszcze dojdą, powiedziała Pinchby, podskakując z miejscu. Jeperoni, stawiam na pewną salę, tak jak w zeszłym roku, tyle, że tym razem będzie 555 pucków więcej. Fluttershy po raz kolejny piknęła i schowała się za wieszak z kostiumami. Rarity rzuciła Pinki karcące spojrzenie, po czym spróbowała użyć swojego wdzięku, by wyciągnął przyjaciółkę z ukrycia. Może powinniśmy jakoś pomóc? Zasugerowała Pidgeek. Jedyne, co mogę zrobić, czego Rarity nie może, to użyć telekinezy i wyciągnąć Fluttershy siłą, powiedziała Twilight, potrząsając głową. Razem za Pidgeek stała kilkanaście kroków dalej, obserwując całe zajście przy wieszaku, a przecież dobrze wiemy, jak to się skończyło rok temu. Za 3 minuty wchodzicie. Twilight i Applejack odwróciły się na dźwięk dobrze znanego im głosu. To była Nyx z wielkim zegarem wiszącym na jej szyi, krzycząco najgłośniej, jak tylko jej głos pozwalał. Na ten widok Twilight uśmiechnęła się pod nosem. Cieszę się, że księżniczka Celestia znalazła dla Nyx zajęcie przy przedstawieniu, nawet jeśli musisz zostać za twistami. Tak, to bardzo miłe z jej strony, powiedziała Applejack, poprawiając kapelusz, który nie chce leżeć na jej głowie tak jak trzeba. Przypomnij, jak się zwie ta robota, którą Nyx dostała. Asystent czasowy. Przypis. Clock Manager z angielskiego. Koniec przypisu. Odparła Twilight. Jest teraz odpowiedzialny za to, byśmy zaczęli przedstawienie o czasie, by przerwa nie trwała zbyt długo oraz by powiadomić 25 minut przed zaczęciem. A ona wie, że większość przedstawień nie potrzebuje asystenta czasowego? Wie, ale to jej nie przeszkadza, zachwycała Twilight. W zasadzie myślę, że Nyx może udowodnić przydatność takiej funkcji poprzez sprawienie, by wszystko przebiegło gładko. Albo udowodni menadżerowi sceny, że potrafi robić coś więcej niż patrzeć na zegarek, odparła AJ z notką w tylnym głosie. Za minutę zaczynamy. Hajt, gotowy? Obie klacze nie były w stanie powstrzymać wybuchu śmiechu na widok Nyx, zmierzającej, by upewnić się, że Spike jest gotowy i czeka na pozycji. Same jednak też musiały zająć w końcu swoje miejsca, gdyż wkrótce będzie ich kolej. Po chwili Twilight i Applejack stanęły w tłumie aktorów czekających na wyjście i życzących sobie nawzajem powodzenia. Jednak wśród masy aktorów znalazła się dwójka, która stała kawałek dalej. Jeden z nich nerwowo wersował skrypt, a drugi bez pośpiechu uprawiał przed lustrem makijaż, obserwując operację pozostałych kucyki. Och, 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 oho, ho! Co robisz? Spytał szeptem Kolum, nie odrywając wzroku od swojego odbicia. Staram się zapamiętać tekst, odparł Snap. Jest jedyna scena, w której prawie wszyscy są na scenie. Jeśli nie wyjdziemy tak jak trzeba, ze wszystkimi, to mogą coś zauważyć.
Masz na myśli tą scenę, kiedy trzy przywódczynie rozmawiają z dostawcami żywności? Tak, dokładnie tą. Odparł Pegas, patrząc na skryp. Masz na myśli tę scenę, w której nikt poza Rangi, Rainbow Dash i Pinkfly nie ma ani słowa do powiedzenia? My mamy kwestię, widzisz? Któryś na przesunąłem skryp pod nos, wskazując kopytem konkretne miejsce. W zasadzie to nawet nie była kwestia, tylko raczej głośne złapanie tchu. Tak dokładnie mieli kilkukrotnie głośno złapać dech. Zresztą nie mówili ani słowa i tak, że Wilk Snap z tego powodu panikował, swoim kolumną do odwrócenia się i rzucenia Pegasowi chłodnego spojrzenia. Serio? Szepnął. Przekradliśmy się ten zamek i wskazał, kiedy ktoś może zauważyć, że nie należymy do ekipy, a ty przejmujesz się westchnieniami? Jeśli nie będziemy grać jak trzeba, to na pewno się zorientują, że coś jest nie tak, więc może sam też zajmij swoją kwestią. Zapomniałeś już, po co przyszliśmy? Spytał Colum, odwracając się w stronę lustra. W odbiciu widział Nyx, galopującą w stronę przybieralni, podczas gdy Niny właśnie zaczynał unosić kurtynę. Przedstawienie się zaczynało i wszystko szło tak jak trzeba. Narrator, po raz kolejny odgrywany przez Spike'a, właśnie rozbudował pierwsze linijki. Nie, ale i tak nie możemy tego zrobić teraz. Musimy zaczekać aż do przyjęcia. Tyle, że na przyjęcie będziemy musieli zdjąć kostiumy. No a wtedy zostaniemy rozpoznani. Tak więc zdjęcie musimy zrobić teraz. Ale ona wciąż ma swoją białą sierść. Powiedział Wilsna, poglądając przez ramię na Nyx, która znów patrzyła na wielki zegarek zawieszony na szyi. Myślałem, że mówiłeś, że mamy zrobić jej zdjęcie, jak będzie miało czarną sieć. Dokładnie. Tyle, że już wiem, jak Twilight ją zakamuflowała. Widziałem wcześniej, jak zakładała Nyx opaskę na włosy, kiedy ta prawie się zsunęła od podskakiwania małej. Stawiając swoje lewe kopyto, to właśnie ona jest źródłem iluzji. Musimy ją nim zdjąć, wtedy zrobić zdjęcie. Nie wiesz tego na pewno, a zresztą, jak niby chcesz ją skłonić, by zdjęła opaskę? Nie mam zamiaru, sam ją jej zerwę, powiedział Colum. Jak tylko zostanie sama, zapędzę ją w ruch i zerwę opaskę, a ty zrobisz zdjęcie. Jak tylko ci się uda, dziejemy. Ale tak nie można. Znowu zaczynasz? Colum nagle odwrócił się w stronę swojego fotografa. Colum, to jest tylko źreba. Nie możesz tak po prostu zagnać w ruch i zerwać opaskę. To nie jest tylko źreba, nie pamiętasz? Że znalazłem w archiwach jej poddania? Ona jest Rajpermon. Może i tak, ale nie daj się jej oszukać, powiedział Colum, kładąc kopyto na jego barku. Może i wygląda na słodkiego i niewinnego źrebaka, ale nim nie jest. Ona jest Rajpermon i cały Questra zasługuje, żeby o tym wiedzieć. To historia stulecia i to właśnie my mamy szansę ją upublicznić. No to upublicznijmy. Zgodzi się Quicksna, ale zaczekajmy, aż będzie w domu bez opaski, zamiast próbować zerwać ją przemocą. Znaczy, jeśli zacznie krzyczeć, to będziemy mieć na karku całą straż, księżniczki i najbardziej talentowanego jednorożca z czasów Starkuli na brodę tego, którzy będą nas ścigać niczym stado wygłodzonych stokowilków. Może i nie zauważyłeś, ale ucieczka też jest częścią planu. Oczywiście, że ona będzie krzyczeć, ale innego wyjścia nie ma. Ekwestia musi poznać prawdę, powiedział Colum, popierając swoją determinację uderzeniem kopyta w blach. Jesteś bardziej nakręcony niż zazwyczaj, powiedział Krista, po czym szybkim ruchem wyciągnął frak spod kostiumu i postawił na stole. Nie mam zamiaru uczestniczyć w tym swoim planie, nawet jeśli mamy sporo szans na ucieczkę, radź sobie sam. Po tym słowach Pegas odwrócił się i ruszył w kierunku wyjścia. Zdążył jednak zrobić tylko kilka kroków, zanim Colum przyciągnął go za siebie swoją magią. Nawet nie próbuj mnie powstrzymywać, bo nie mam zamiaru, Colum, odparł Quicksna, po czym wyrwał swój ogon z jego magii, ale nie będę ci też pomagać. I dobrze, mam nadzieję, że spodoba ci się życie marnego, ślubnego fotografa. A wiesz, czemu? Bo mam zamiar doprowadzić to do końca i nie mam zamiaru podzielić się miejscem na podpis autora. Mnie to pasuje, powiedział Quicksnap, robiąc kolejny krok w
szansą wyjścia. Po chwili Kolumn został sam. Kolumn jednak się tym nie przejął. Nie mógł pozwolić, by strata fotografa i przyjaciela mu przeszkodziły. Był stanowczo za blisko, by dopuścić do tego. Zamiast tego wrócił do patrzenia w lustro, jednocześnie chowając aparat pod kostiumem. Sam miał zamiar zakończyć tę historię. Sam ją rozdmucha w mediach, by każdy człowiek mógł poznać prawdę. W końcu wszyscy dowiedzą się o tej skinie z wymiaru sprawiedliwości, którą księżniczki odstawiły za ich plecami. Wystarczy, że zrobi zdjęcie Nyx, jakiego potrzebuje, i zaczeka, aż kucyki wbiegną na scenę, by jej pomóc. Wystarczy tylko zaczekać na scenę z Windigo. Nyx ostrożnie wychyliła się z krawędzi zawieszonego nad sceną pomocy i spojrzała w dół. Była tu razem z Shingarmorem i Kaden, obserwując toczące się pod nim przedstawienie. Rainbow Dash właśnie niosła Fluttershy nad sceną, jednocześnie rysując na metaforycznej ziemi nieprzekraczalną linię. Już za chwilę trzy przywódczynie zaczynają się wykrzyczeć i się kłócić, by niedługo potem zamarznąć. Wszystko to zajmie minutę albo dwie, po czym nastąpi wejście Shininga i Kenny za scenę. No a Nyx zadba o to, by znaleźli się oni na miejscu w odpowiedniej chwili. Uważaj, Nyx, nie spadnij. Nyx szybkim ruchem wsunęła głowę ze krawędzi, po czym spojrzała na Cadence, która wyleciała w powietrze, niczym niesione wiatrem pióro, machając skrzydłami, tak, by przypadkiem nie zburzyć kurtyny. Shining również wbił się w powietrze, lecz jemu pomogła magia stojącego za kulisami jednorodca. W końcu nadeszła chwila, kiedy Shining i Kaylen mieli się ujawnić. Nyx już miała otworzyć lusta, lecz zamiast tego uśmiechnęła się, słysząc ich wycie. Było znacznie lepsze niż jej najlepszy występ na próbie, nie mówiąc o tych dziecinnych odgłosach, które robiła rano. Ich wspólne zawodzenie z pewnością wywołało dreszcz na grzbietach publiczności, nawet jeśli Celestia i tak zrobiłaby to lepiej. Pomimo ostrzeżeń Kaylen, Nyx wychyliła się za starędzi pomocy i spojrzała w dół, uśmiechając się do ucha do ucha. Twilight ściskała tydzień na to szaj, stojąc na środku sceny i trzęsąc się ze strachu. Światła zaczęły się ściemniać i kurczyć, sprawiając, że całość wyglądała, jakby magia Windigo zbliżała się do klaczy. Na scenie robiło się coraz ciemniej i ciemniej, a Twilight, Applejack i Fluttershy mocniej przyciskały się do siebie, jakby chcąc się ochronić przed nadchodzącym zagrożeniem. Nyx wielokrotnie już widziała tę scenę, lecz wciąż budziła ona w niej napięcie. Po chwili zostało jeszcze tylko jedno światło, a operujący nim kucyk zaczął zwężać wiązkę nakierowaną na klacze. Po chwili pomoc zaczął się nieco, sprawiając, że Nyx instynktownie odsunęła się od krawędzi. Jej serce załopotało, gdy zobaczyła na podejście dobrze znanego jej ogiera. Był ubrany jak jeden z aktorów, grających ziemskie kucyki, ale dobrze widziała blask jego rogu. Taki sam blask otaczał jej opaskę od włosów, którą właśnie próbował jej ściągnąć, oraz jakiś przedmiot skryty pod jej kostiumem. Przestań śpiewać, Nightmare-mon. Na dźwięk jej dawnego imienia Nyx zaczęła panikować. Odwróciła się w miejscu i zaczęła uciekać najszybciej jak mogła. Mimo to złapana przez ogiera opaska wsunęła się z jej głowy. Niczym świeży śnieg w podmuchu wiatru, biała sierść zniknęła, odsłaniając jej naturalny, atramentowo czarny kolor. Jednak zabranie jej opaski nie wystarczyło ogierowi. Nyx poczuła wibrację pomostu i usłyszała go kopy do metal. Było gorzej niż się spodziewała, a menadżer sceny wielokrotnie ostrzegał ją, by nie biegała w włosach. Dlaczego? Dlatego, że były one tylko tymczasowe. Cała scena była tylko tymczasowa, tak jak tymczasowy był balkon, który widziała Pinkfly. To znaczy, że rozstawione jest cała tonu holu tylko na czas wigilijnego przedstawienia i zaraz potem miało być zdemontowane. To znaczy, że nie miało wytrzymać takiego obciążenia jak prawdziwa scena i Nyx poczuła szarpnięcie pomocy pod kopytami. Kolejne szarpnięcie sprawiło, że jej prześlizgnął się mocno, a siła jego upadku rzuciła na jego barierkę. Co prawda podniosła się szybciej od niego, lecz i tak czuła jego oddech na karku. Uderzenie jego kopyta posłało kolejną falę wstrząsu przez cały pomost, osłabiając i tak już niezbyt trwałą konstrukcję. Nyx skręciła,
podążając jedną ścieżką, jaką miała przed sobą. Potem miał kształt prostokąta i posiadał dwie parę schodów prowadzących do ulicy. Tam właśnie zmierzała Nick, licząc, że znajdzie tam kogoś, kto jej pomoże. Tyle, że ogier wciąż zbliżał. Poczuła, jak odet zatrząsł się, kiedy ogier skręcił za nią. Wiedział na chwilę strachu, obejrzała się za siebie i to był błąd. Ogier uniósł trzymany magiem przedmiot. Nick usłyszała klik, czym jasne białe światło oślepiło ją swoim błyskiem. Laczka krzyknęła i zaciskała oczy z bólu, nie przestając jednocześnie galopować. Krawędź pomocy zbliżała się coraz szybciej, ona nie przestawała biec. Gdy tylko straciła grunt pod nogami, instynktownie wyciągnęła skrzydła i zaczęła nimi machać, lecz były zbyt słabe, by unieść ją w powietrzu. Brzęki huk metalu rozbrzmiał w całej sali, w powietrzu uniósł się krzyk, trzęsący się ogon, który zmusił wkładać jej przekrótki do rozbiegnięcia się po scenie, by uniknąć spadającej receptorów. Hayden schwyciła Shininga swoją własną magią i odleciała z dala od walącej sceny. Publiczność patrzyła na to z przerażeniem w oczach, zaś kutki operujące światłami scenicznymi natychmiast włączyły je na pełną moc. Katastrofa trwała tylko kilka sekund, lecz dla publiczności wyglądała niczym film w zwolnionym tempie. W powietrzu niosła się chmura kurzu, a na sali zapadła cisza, jak makiem zasiał. Widownia wstrzymała oddech, starając się zrozumieć, co się przed chwilą stało. Reflektory skierowane były na leżący na scenie pomost, który okrywała zerwana kurtyna. Wszystko było ciche i spokojne, nie licząc jednej rzeczy. Powolny ruch na scenie przykuł uwagę jednego z operatorów, który skierował tam swój reflektor. Była to lina, na której zwisał wielki drewniany księżyc, połysząc się niczym wahadło starego zegara dziadka, który powoli odliczał minuty. Światło wsunęło się po linie, by zobaczyć cudem trzymający się księżyc. Na jego czubku siedziała Flash, trzymająca się z przerażeniem liny. To była Nick. Księżniczka Luna przedarła się z polu, gdzie odbywało się przyjęcie powitalne, do miejsca, gdzie Celestia próbowała uspokoić resztę kucyków. Sala teatralna była tymczasem pod ściskiem kontrolą straży, podczas gdy medycy sprawdzali, czy kucyków znajdujących się na scenie nic nie stało. Na całe szczęście nikt nie został ranny, nie licząc jednego ogiera, którego znaleziono opartego o zniszczony podest. Był nieprzytomny, miał zabandażowane kolano i wybity ząb, ale powrotowi lekarze zajęli się nim i zabrali do skrzydła szpitalnego. Luna zamieniła kilka słów z kuczkiem, który ją przepuścił. Część aktorów i aktorek ściskała się mocno, podczas gdy reszta siedziała zawinięta, składana przez strażnicy kustosy. Wielu z nich drżało na samą myśl, jak niebezpiecznie blisko było obrażeń lub też śmierci. Ale nikt nie był aż tak roztrzęsiony jak Twilight. Siedziała tu przy scenie, a w pierwszym rzędzie jej obejmowała owiniętą kocem i płaczącą Nick. Przyjaciółki Twilight i jej asystent, Brady i szwagierka, siedzieli obok, lecz ona zdawała się nie zwracać uwagi na otaczający mu świat. Siedziała tylko i ściskała mocno Nick, jakby ta miała w każdej chwili zniknąć. Twilight, powiedziała ciepłym głosem Luna, wchodząc do sali. Jak ty i Nick się czujecie? Dobrze, odparła, starając się ukryć drżenie w głosie. Udało mi się zejść ze sceny, zanim się zaczęło, a Nick nic ci nie stało. Miło mi to słyszeć, odparła Luna, próbując bezskutecznie zmusić się do uśmiechu. Ulżyło mi, że żadna z was nie została ranna. Muszę jednak zapytać, co tam się stało? Tam był kucyk, który gonił mnie na pomostach, załkała Nick. Kto? Nie wiem. Wszystko w porządku, Nick. Luna opuściła głowę i powiedziała tym głosem tak słodkim, jak delikatny powiew słonecznego wieczoru. Obiecuję, że jesteś bezpieczna. Po tych słowach księżniczka przeniosła swój wzrok na Twilight. Miałabyś coś przeciwko, żebym zabrała Nick na chwilę? Straż prosi o wyjaśnienia, więc może lepiej, żebym to ja wypytała Nick o to, co się stało? Mogę iść z nią? Pytała Twilight. Owszem, w zasadzie to chciałam prosić, żeby wszystkie twoje przyjaciółki nam towarzyszyły. Zostało trochę resztek przyjęcia, więc będzie można po okazji przekąsić w pokoju obok. Myślę, że wszyscy poczują się lepiej, jak nasypą swoje żołądki, wypijąc coś, podzielą się swoją wersją wydarzeń.
Twilight skinęła głową, nie mogąc odmówić perspektywie czegoś krótkiego. Pozwoliła Nyx ściąć się na ich grzbiet, po czym sama wstała. Następnie zebrała swoje przyjaciółki i po chwili cała grupa ruszyła za Luną. Ich odejście zostało jednak zauważone. Gdzie oni idą? Pytał się Nyx. Księżniczka Luna zapewne chce z nimi porozmawiać, odparła Cadence, zamykając oczy, podczas gdy Shinnik użył myjki, by zatrzeć jej z twarzy charakteryzację. Sam obiecał w swoim kostiumie, lecz wolał pierwiej pomóc, a dopiero potem pozbyć się własnego make-upu. Był to jeden z tych gestów wobec niej, która akceptowała. Oboje byli blisko pomostu, wyjdą Luną na ziemię, na tyle blisko, że mogli zostać ranni. To było dla nich niepokojące. Piękna jak zawsze, powiedział, uśmiechając się do niej. Dzięki, kochanie, a teraz pozwól, że umyję twój pyszczek. Kaden przejął od niego myjkę. Zamoczyła w miejsce z wodą, którą wcześniej przyniósł Shinnik. Dzięki, odpoczął Shinnik, po czym odsunął myjkę kopytem. Pierw jednak chciałbym coś sprawdzić. Co takiego? Nie jestem pewien, czy to był wypadek, powiedział, roztroskowując kopyta, po czym ruszył w kierunku sceny. Kaden zniósł brew, po czym stanęła na kopyta i ruszyła za Shinnikiem. Na szczęście było kilku strażników pilnujących terenu, podczas gdy kilku innych chodziło po sali, szukając śladu. Technicznie rzecz biorąc, tylko oni powinni być na scenie, lecz żaden z otaczających zrujnowany pod kucyków nie powiedział nic przeciw Shinnikowi ani Kaden. Shinnik machnął głową, po czym przywołał magiczną wiązkę światła. Kierował ją na sufit, w miejsce, gdzie jeszcze niedawno wisiało rozpływanie. Kaden, możesz mnie unieść, żebym mógł spojrzeć bliżej? Jasne, powiedziała, przywołując magię. Po chwili Shinnik unosił się przy kropkach, oglądając z bliska montowania podestu. Nic przy tym nie mówił, ale powiększający się na jego pysku grymas martwił Kaden. I co, znalazł coś? Spytała, gdy po 20 minutach Shinnik dał jej znać, by go opuściła. Większość haków wytrzymujących pomoc była wyrwana lub połamana, odparł, lądując na scenie. To ma sens, przecież pomoc zrunął. Tak, ale nie sam, odparł. Pamiętasz, że podczas próby ekipa techniczna sprawdziła bezpieczeństwo całego pomostu, zanim pozwolili nam wejść? Gdyby pomoc miał runąć sam z siebie, pewnie zauważyliby, że coś jest nie tak. Nie, myślę, że pomoc został zrzucony. Ale kto byłby do tego zdolny? Pytała zainteresowanie Kaden. Nikt nie dałby rady tego zrobić bez zwrócenia czyjejś uwagi. Nyx dałaby radę, odparł podnoszy nim. Szczęka Kaden zbadła. To, co przed chwilą powiedział jej mąż, było dla niej szokujące. Zrobiła krok i znalazła się za jego plecami. Shinnik, mówisz o swojej siostrzenicy? Karciła go. Ona nie jest moją siostrzenicą, odparł. Kaden obejrzała się i zobaczyła, że kilku strażników zaczęło z przydusiami. Następnie ponownie spojrzała na Shinnika i gestem skłoniła go, by poszedł za nią do przebierali mieszczącej się za kulisami. Część lustra została zniszczona w wypadku, a na podłodze leżały rozrzucone utensylia do makijażu. Mimo wszystko, przybieralnia wciąż dawała im dość prywatności, na które liczyła Kaden. Pomijając swój ostatni komentarz, jak na kwestię Nyx mogła zrzucić pomoc? Spytała, machając mu przed wszystkim kopytami. Mogła to zrobić tak samo łatwo jak ty, dzięki magii, odparł. Ale górne mają dość mocy, by rozerwać takie śruby. Jaka magia? Przecież ona miała problem, by unieść serwetkę magią. Nie bądź taka pewna, Kaden. To dziecko to mimo wszystko Leidermon i ona od początku sabotuje Wigilię Serdeczności. Kiedy niby próbowała coś zepsuć? No nie wiem, może wtedy, gdy pożarła się z trupem prydzres na bankiecie, a potem świąteczne drewno ojca stanęło w płomieniach, po tym jak Nyx pytała Twilight, czy mogą spalić ten malutki kawałek kupiony u Lumberjacka, a teraz mało nie zabiła siebie i zrujnowała ulubioną tradycję księżyczki Celestii. To absurd, powiedziała Kaden. Kładąc kopyto na jego grzbiecie. Ogień wybuchł najpewniej dlatego, że źle zgasiłem to małe polano. Albo dlatego, że Nyx odwróciła waszą uwagę i zwróciła tamten kawałek pod stos drewna. Kaden otworzyła pysk, żeby zaprotestować, lecz wtedy przypomniała sobie,
Nate rzeczywiście odwróciła jej uwagę na chwilę. Powiedziała, że tylko prosi, gdy księżniczka spuściła gry z oczu, kiedy podtrzymała głową. Nix rzeczywiście słyszała wtedy dzwony. To Aptor, powiedziała w końcu, po czym spojrzała na niego groźnie. Zresztą posłuchaj się, po co Nix miałaby psuć wigilię serdeczności? Żeby zlubna zapętać, odparł z naciskiem. Kiedy ostatnio spotkałem się z doktorem Braintrapem na badaniu, zapytałem, jak mogę tam się ochronić przed praniem mózgu. Podał mi kilka kontrzaklęć i przy okazji wytłumaczył, jak działają zaklęcia kontroli umysłu. Oto zapętanie czyjegoś umysłu wcale nie jest takie łatwe. W większości wypadków można tego dokonać, zmieniając się utalentowany jednorożec, a większość zaklęć ma skutki uboczne w trakcie rzucania. Takie jak bóle głowy, które miałem, gdy królowa podmień cudnie opętała, ale doktor Braintrap mówił też, że istnieją znacznie bardziej wyrafinowane czary, które wcale nie wymagają tyle mocy, ale żeby zadziałały na kogoś, trzeba pierw go złamać. Co masz na myśli mówiąc złamać? Spytała Kaden. Złamać umysłowo. Mniej więcej jak moja matka załamała się po bankiecie. Pamiętasz, było praktycznie przyszyta do łóżka. Kiedy wyszliśmy do sklepu, była wtedy mentalnie podatna, a kiedy wróciliśmy, była już na wchodzie i powiedziała, że dzięki spędzeniu czasu z Nick, to właśnie powód, dla którego Nightmare Moon chce nam zniszczyć wigilię serdeczności, żeby mogła nam zrobić pranie mózgu. Czyli, pomyśl przez chwilkę, gdyby to była prawda, to dlaczego w ciągu tych kilku miesięcy nic nie stało się Twilight? Ponieważ Twilight jest pod jej wpływem, że od samego początku. Myślisz, że wyprano mi moc? Szynik i Kaden odwrócili głowy i zobaczyli Twilight, stojącą między kurtynami, oddzielającymi scenę od przybieralni. I brwi były zmarszczone, przez miała zwężony do prostej kreski. Ostatnim razem tak patrzyła na Szyninga, kiedy dowiedziała się o jego weselu z listownego zaproszenia. Twili, myślałem, że jesteś księżniczką Luną. Byłam, ale skończyłyśmy rozmawiać i wróciłyśmy tutaj. A gdzie jest Nick? Spytała Kaden. Kręcając szyję jeszcze bardziej. Nie słyszała? Nie. Poprosiłam ją, żeby zaczekała z Rarity, a sama poszłam was poszukać. Odparła Twilight. A teraz powiedzcie mi, o co chodzi z tym całym praniem mojego mózgu? Czy nie uważa, że ten Nick jest odpowiedzialny za wypadek? Wyjaśniał Kaden, potępiając wzrokiem swojego męża. Twilight do niej miała, a po chwili jej pys zacisnął się jeszcze bardziej. Zwariowałeś? Krzyknęła. O co sama go pytałam? Mrknęła pod nosem Kaden. Nie mów tak, jakby to się nigdy wcześniej nie wydarzyło. Odpadł się nim, robiąc krok w jej stronę. Jego nozdrza drgały. Czy już zapomniałaś o dzieciach Nightmare? Czy nie? To był spell Nexus. Spell Nexus był kontrolowany przez część Nightmare Moon. Część, którą Nick zniszczyła. A czy ktoś to sprawdził? Pytał. Czy mamy jakikolwiek dowód dla takiego słowami Nightmare Moon? Skąd mamy wiedzieć, że nie zachowała tej cząstki dla siebie? Ona uratowała Ponyville, uwolniła księżniczki i dobrowolnie oddała tron, nie zgodziła się Twilight. A skąd wiesz, że to nie była część jej planu? Spytał się nim, po czym spojrzał na Cadence. Siły Nightmare Moon wiedziały, że Cadence przygotowuje rebelię, a którą kryształowe serce miało dość mocy, by wysłać sombre zapomnienie. Zapomnienie, które równie dobrze mogło to zrobić z nią. A nawet, jeśli nie, Cadence mogła poprowadzić całe królestwo przeciwko niej, jak tylko znalazłaby kogoś zdolnego poruszać słońcem i księżycem. Królowa Nightmare Moon nigdy nie była lubiana, ale zmłował. Co jeśli Nightmare Moon postanowiła ją przeczekać? Co jeśli zmarkowała swoje poddanie, by spróbować ponownie, gdy już nikt nie będzie w stanie zagrozić jej władzy? Kto by się jej sprzeciwił, gdyby księżniczki oddały jej tron? Gdy jej moc wzrośnie? Czy nie? Cała twoja teoria opiera się na tym, że Nick chce nam zrobić pranie mózgu i że zrobiło już pranie mózgu Twilight. Podsumowała Kaden. Tyle, że Twilight nic nie stało, od kiedy Nick oddała tron. Nie miała też załamania nerwowego, więc jak niby Nick miała jej zrobić pranie mózgu? To się nie stało w ciągu ostatnich kilku miesięcy, tylko zawsze wiosny, kiedy spell Nexus użył kropli krwi Twilight, żeby wstrzesić Nightmare Moon. Co? Warknęła Twilight. Pomyśl przez chwilę, Twili.
odwarknął. Czytałem raporty, gdzie mówiłaś strażnikom, że wziąłeś Nightbermoon do domu, bo nie byłaś pewna, kim ona jest i nie chciałaś wysłać jej do Celestii, póki nie będziesz pewna, że to naprawdę Nightbermoon. Wtedy zaczęłaś się nią zajmować, a wtedy ona zajęła się tobą. A to jeśli to wszystko przez zaklęcie celne kusta ze samej Nightbermoon? Może twoja krew dała jej możliwość kontrolowania ciebie? Z tego co wiemy, wynika, że jedynym powodem, dla którego nie zauważyłaś od razu, że to Nightbermoon, był fakt, że byłaś już pod jej wpływem. Przy nim warknęła na niego Cadence. Wiesz, że mam rację, Cadence! Krzyknął na nią. Kiedy byłem pod wpływem królowej, podmiętów, też ignorowałem wszystko, co świadczyło przeciw niej. Myślałem, że to po prostu kwestia nerwów. Ale Twilight nie działaby się zmanipulować rzeką Phoenix jak córkę. Powiedziała Licorn, który może rozdawać miłość niczym tandetne, pudrowe cukierki z okazji dnia serc podków. Krzyknął na swoją żonę. Nie chcecie tego przyznać, ale jedyny powód, dla którego Twilight zajęła się nadal zajmuje się Nyx, jest zaklęcie. Zamknij się! Ruch Twilight świecił, a jej grzywaje ogony nosiły się od ogromnej ilości napędzanej gniewem magii, która się z niej wylewała. Lecz zanim przeszła w swoją wściekłą formę, Twilight odwróciła się i zaczęła wchodzić w kółko, tupiąc przy każdym kroku. Drobna część jej umysłu dostrzegała logikę w tym, co mówił Shinny. Felnexus był przecież wybitnym jednorostem, a Celestia miała całą dokumentację dotyczącą zabezpieczonego zaklęcia, wskrzeszenia, a kurtyki, które o tym wiedziały, przysięgały zachować to przy secie. Nie było sposobu, by sprawdzić, ile ta kropla krwi mogła zdziałać. Wtedy jednak myśli Twilight wróciły na poprzednie tory. Nie, krzyknęła, odwracając się w stronę Shining Armora. Nie obchodzi mnie, co ty myślisz, nie obchodzi mnie, co mówisz. Wciąż nie mogę sobie wybaczyć, że pozwoliłem Celestii, by przekonała mnie, że nie jest niebezpieczna i nie mam zamiaru w nim teraz wątpić. Ale Twilight próbował zaprotestować, lecz Twilight odwróciła się i odstupała od niego. Nie mów do mnie Twilight, krzyknęła, gdy dotarła do kurtyny. Nie jesteś moją córką, czy ci się to podoba, czy nie, i po co nie zmienić swojego nastawienia. Nie chcę, żebyś zbliżał się do mnie, czy Nyx, warknęła, a z jej wściekłego oczu płynęły łzy. Wracając z Nyx do Ponyville, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił podczas wigilii serdeczności, bez nas. Twilight więcej się nie obejrzała, przeszła między kurtynami i ruszyła w scenę, skąd przeszła na widownię, gdzie spotkała zszokowaną Rarity. Przez chwilę oba jednorożce patrzyły na siebie, po czym Twilight zaczęła szybko ocierać łzy. Rarity, co ty tu robisz? Przyszliśmy po was. Gwardziści kazali nam wszystkim opuścić salę, by mogli ją zabezpieczyć. My? Pytał Twilight, wynosząc brew. Tak, powiedziała, odwracając głowę. Razem z Nyx. Rarity zamarła. Jeszcze przed chwilą Nyx była tuż za nią, trzymając się blisko po tym, co się stało, ale teraz zniknęła. W mgnieniu oka oba jednorożce galopowały przez scenę. Zatrzymały się dopiero przy pierwszych rzędach, rozglądając się po praktycznie pustym audytorium. Strażnik wyprowadzał resztę kustyków tylnym wyjściem, a Spike wraz z resztą i przyjaciółek oczekiwali wraz z Nightlightem i Twilight Velvet przy pierwszym rzędzie. Nigdzie jednak nie było Nyx. Rarity, zaczęła drżącym głosem Twilight. Jak dużo ty i Nyx usłyszałyście?